Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie e, Ostatnio troszeczkę jest więcej tych moich gierek z komentarzem, czyli kontynuuję Serię ze speedrunem, e, przyznam wam się Szczerze, e, tak delikatnie Straciłem wenę do analiz Partii, aczkolwiek bardzo nadal je lubię I one będą, oczywiście będą e, Ale taki mały okres Świąteczny, no to pomyślałem sobie Zrobię trochę dłuższe materiały Z grą i komentarzem, mam nadzieję Że to nie będzie dla was e, Zbyt nudne, e, aczkolwiek Kolwiek myślę, że kontynuujemy tego speedruna, dlatego że on może jeszcze trwać i trwać. Póki co mamy 1603 ranking. Przypominam, że zaczynałem z rankingu 300. Kończę serię, gdy przegram 10 razy. No i gram na 10 minut, komentuję ruchy. Poziomy zawodników są właśnie różne, więc myślę, że dla każdego coś się dobrego znajdzie. Mamy przeciwnika, może zagramy posunięcie c4. Partia angielska jest takim dosyć fajnym, solidnym debiutem, jeżeli ktoś lubi grać troszeczkę spokojniej, pozycyjniej. I tutaj mamy d5, więc wydaje mi się, że trzeba po prostu to odbić i zwróćmy uwagę, że będziemy mieli tutaj potem pionki w centrum i też przy okazji możemy wyprowadzić skoczka stępem. to jest myślę, że dosyć istotne. Zresztą D5 jest takim ruchem, raczej chyba nie do końca. Okej, okay, tak mi się wydaje. Częściej gra się najpierw skoczkiem, a potem D5 ewentualnie. Gramy D4, nie boimy się absolutnie związania. Tutaj trzeba wyprowadzać dalej sobie figury. Gramy E4, jak przeciwnik pozwala, no to myślę, że z tego trzeba skorzystać. No i teraz pytanie, co zrobi przeciwnik. Dobra, jest tutaj atak, grozi bicie na. E4, można zastosować na przykład tutaj taki ruch jak F3, to jest takie dosyć chyba solidne podejście, niekoniecznie skoczka trzeba tutaj wstawiać moim planem będzie zagranie goniec E3, hetman D2 skoczek E2, ewentualnie jeszcze zastanowię się nad gońcem C4 Raczej bym tutaj sugerował czarnemu zagrać od razu e5. Hetman fajnie broni, żeby powalczyć mocno o centrum. No ale przeciwnik zagrał inaczej. Myślę, że goniec na e3 będzie ok. Zwróćcie uwagę, że ja też nie gram posunięcia a3. Jest y, ten ruch dla mnie kompletnie... Y, nie, jest, jest niepotrzebny uważam. Dlatego, że jak goniec zagrałby tutaj sobie na b4, ja wtedy zagram sobie a3. To znaczy nie od razu. Najpierw skoczek e2 obronić, a potem a3 później. No dobrze. Jest skoczek d7. Ja myślę, że wyprowadzimy sobie gońca na c4. W ogóle się nie bojąc niczego, hetman b4 nie działa z atakiem tutaj i tutaj absolutnie, bo goniec b3 sobie na przykład zagram. Poza tym hetman jak będzie dużo tańczył podczas początkowej fazy gry, na pewno wtedy straci trochę temp, przeciwnik no i będzie łatwiej nam grać. To jest oczywiste. Więc tutaj, moim planem teraz jest zagranie skoczek E2. No i tak sobie gramy. Tutaj nie ma jakiejś wielkiej filozofii, póki co. Przeciwnik również zaczął wyprowadzać figury. Jedyny mankament to jest na razie goniec C8, ale to wszystko można jeszcze naprawić. Troszeczkę podobna pozycja jak w obronie skandynawskiej. No i zobaczcie, jest jednak Hetman B4. Myślę, że na spokojnie zagramy sobie. Goniec B3. Chociaż wiecie, jeszcze mi pod, y, przychodzi do głowy coś takiego, żeby oddać tego pionka. Goniec D3 oddać pionka. Wieża B1 Hetman A3, wieża B3. Y, ale nie, to może będzie za dużo. Goniec B3 sobie zagrajmy. Jak ktoś lubi grać bez Hetmanów, można było zagrać Hetmanem na B3 i sobie rzeźbić końcówkę. Ale uważam, że jak mamy. Centrum, łatwy rozwój, no to nie ma co hetmanom wymieniać. Również po roszadzie robimy roszadę, prosta sprawa, póki co. No i czekamy na jakiś ruch przeciwnika. Myślę, że jakiś C5 lub E5 jest w zanadrzu. Raczej to powinno się pojawić. Uważam, że czarne grają całkiem ok, tylko że hetman trochę potańczył. To jest taki mały minus. Ja myślę, że hetmanem zagramy na C2. Ruchu A4 nie ma, po prostu zbijam. Jeżeli będzie na przykład B5, to zawsze A3 zagram i ten goniec będzie miał ucieczkę na A2. No i zobaczcie, gram A3, Hetman zagra na D6 i gram E5. I wygrywamy. Znaczy, widełki. Dwie figury za pionka. Więc to jest chyba kara za to, że Hetman sobie tańczył tak, tak po prostu otańczył sobie w debiucie. No dobrze, jest atak na gońca, jak się teraz zachować? Mogę zagrać tu, dostanę szacha, mogę odejść, będzie w porządku. Mogę też zagrać tak, potem zostanę przepędzony, więc wydaje mi się, ale też mogę zagrać sobie goniec F2 i poczekać na rozwój wydarzeń, więc tak zrobimy, nieco spokojniej sobie zagramy. Teraz następnym założeniem moim jest to, aby wieże sobie pograły w sposób w jakiś taki w miarę prawidłowy. No jest ruch A4, wiadomo, goniec A2 sobie uciekamy. Teraz dobrze jest zwyczajnie... Wyprowadzać figury i starać się wymieniać przeciwnika figury. Jest słabość na C6. Można się zaczaić na tego pionka, grając sobie na przykład. Bierze AC1 i gdzieś tam skoczkiem uciec. Może tutaj. Zobaczcie, jaki spryciula chce mi dać mata na polu H2. Yy, no dobra, ma okazję. Teraz tak, mogę F4, ale osłabię sobie na przykład punkt G4. Tak, patrząc na szybko. Mogę G3. Niekoniecznie muszę. Mogę koniec G3, co się narzuca, ale dostanę szacha. W zasadzie. Myślę, że ok, dostanę szacha w porządku. Odejdę królem na H1 i tu powinno się wszystko zgadzać. Grozi wymiana. Co czy to nie jest groźba, po prostu wymiana będzie korzystna dla mnie. Wybijam skoczkiem rzecz jasna, nie otwieram sobie tutaj dostępu do króla. Poza tym, skoczek z drugim skoczkiem mają teraz fajne wejście do centrum. I dzięki temu będę mógł wymienić kolejną lekką figurę, co jest korzystne oczywiście białymi. Tu jeszcze mam takie chytre plany, goniec B1 i tam jakiegoś mata zasadzić, no ale to może jeszcze wszystko w swoim czasie. Zagramy skoczek na E4 z próbą wymiany. Wezmę Hetmanem, zaatakuję Pionka, następnie. Goniec B1 nie chce od razu tego robić, dlatego że. Ale się rozgadałem, co? Musicie mnie troszkę tutaj spowolnić. Nie chcę w ten sposób grać dlatego, że zamknę sobie wieżę na A1, więc najpierw ruszę wieżą, a potem goniec B1. Taki będę miał plan, aczkolwiek y mogę zbić teraz pionka. Wydaje mi się, że mogę, ale nie chcę tego zrobić. Wiecie, y wy wolę wyprowadzić jednak figurę, zyskać więcej przewagi w wyprowadzaniu y figur. Gdyż mam figurę więcej, więc to jest bardzo dużo. Teraz goniec B1 będzie miał rację bytu, i mogę też sobie zaplanować. No dobra, gram, goniec B1, szybko atakuje pionka. Prawdopodobnie taki ruch zastanę. No ale to będzie sprawdzenie, oczywiście, przeciwnika. Ok, wybijam na D8, chociaż nie muszę jeszcze tego robić. Nie, no muszę. Muszę wybić, dlatego że chcę sobie teraz potem chcę sobie zbić na C6. No i okazuje się, że w tym momencie jest tylko pionek mniej w tym układzie. Oj, coś mi tu zaczyna wiercić. Sąsiedzi wierco, wiercą. Wiercą dziurę. No dobrze, jest goniec na a6. Tutaj wieża nie działa, bo wisi goniec. Tutaj jakieś b4 będzie pewnie planował przeciwnik. Myślę, że kulturalnie jakoś wieżę trzeba zagrać. Tylko gdzie? Jak zagram tu, to wtedy wieża c8. Będzie bolało. Może spróbujemy... Hmm, gdzieś tą wieżą muszę odejść. Gdzie by, ją, o, gdzie by tą wieżą uciec? Może wieża E1? Widzę taki ruch i widzę też taki ruch, ale mam zawsze Hetman C3 z obroną. Wszystkiego dookoła, więc myślę, że wieża E1 po prostu sobie zejdziemy tak w sposób prosty. No i teraz coś z czarne muszą kombinować, rzecz jasna. Łatwe to już z czarnymi na pewno nie jest, gdyż figura mniej to jest ogromnie dużo, ale pamiętajmy, żeby warto grać do końca. Co? Wymiana figur. Jak najbardziej, jak najchętniej, jak to mówią klasycy. Skoczek E4, wprowadzam od razu skoczka. W końcówce oczywiście bardzo ważny jest król, aby był w centrum, ale widzimy, że przeciwnik pozwala nam na dużo, no więc robimy sobie tutaj widełki. I będziemy wymieniać gońca. Od razu wymieniamy. Nie będziemy się nawet tutaj bawić. I wieża D1 bardzo ważny ruch. Dlaczego na tej linii sobie zagrywam, a nie na tej? Dlatego, że goniec pilnuje pola C2 i wieża nie wtargnie mi tutaj na te trzy pola. Więc teraz swobodnie mogę tym królem sobie podchodzić, realizować swoją przewagę w końcówce. Najpierw podejdę królem bez zbędnego myślenia. Tu nie muszę specjalnie się też zastanawiać. To czarne mają problem. Teraz moim planem będzie. Co tu tutaj mogę dać szacha? Zawsze zdążę. Zagramy goniec D3 z atakiem na pionka. Może wieża C5. No to może też król D4. Ale dostanę szacha. Nie bardzo chcę to zrobić. Mogę wieża D2 i mogę tak zagrać. Aczkolwiek dam szacha. Żeby tu jeszcze wieża nie dała mi jakiegoś takiego szacha. To nie jest, wszystko, to nie jest groźne. Ale myślę, że lepszym ruchem właśnie jest to, co poszło w partii. Król zmierza do środka. Okej. Okay, jakby tutaj teraz potraktować przeciwnika? Wieża musi moja się uaktywnić. Nie chcę tutaj ruszać, żeby nie wpuszczać przypadkiem króla. Wydaje mi się... że mogę też zagrać tak. Zagrajmy sobie tak, żeby otworzyć wieżę, cały czas kontrolując pole C2. Zawsze mam tutaj szacha, potem ewentualnie G4. Ok, to przeciwnik sam się tutaj chce. Hmm, tak zagrał w ogóle. No dobra, dajmy szacha, król H4, i tutaj nie mogę wpuścić wieży. Nie chcę tu wpuścić wieży. Mogę jeszcze tak zagrać. To gramy. Z groźbą mata. Więc wieża jeszcze nie wchodzi, a ja sobie za chwilę stanę królem na przykład na D2 i nie wpuszczę nigdzie wieży. Ja myślę, że to dobry materiał na końcówkę, jak na przykład realizować przewagę w końcówce tu się tak fajnie w sumie złożyło, czasami właśnie speedruny dają te możliwości, znaczy zwykle speedrany dają te możliwości, żeby starać się zrozumieć, ale jeszcze myślę, że jakieś tu siatki to nie, no dobra, zabezpieczmy tutaj, po prostu ograniczmy y, czarną wieżę i tyle. Następnym moim planem będzie na przykład wieża eś, co? Można tak, można, dobra, bijemy, wieża d5 i będę kosił kolejne pionki, z, pró z próbą wymiany. Oczywiście wymiana jest już bardzo, będzie bardzo łatwa w realizacji. Jak wieża zbije pionka, bronię tego pionka i królem mogę sobie podejść. Oj, no to to już jest koniec gry. Bardzo łatwa sprawa. Każdy z nas oczywiście jest w stanie teraz zrealizować tę przewagę. Ogromną przewagę zresztą. Fajne jest to, że nie ruszyliśmy pionkami też na początku i te pionki tutaj przeszkadzają królowi w jakiejś tam kontrze, więc myślę, że... Wystarczy po prostu zagrać gońcem, zbierać pionki, kontrolować potem gońcem diagonale i zasuwać pionkami do pola przemiany, ale to już w zasadzie jest, myślę, że dosyć, dosyć proste, więc zobaczymy, czy przeciwnik będzie kontynuował tę grę, czy, czy, czy się podda, no zobaczymy, no bo tu raczej nie ma chyba sensu grać do końca, aczkolwiek... W sumie, jak ktoś jest osobą początkującą, totalnie, totalnie początkującą, uważam, że warto grać do samego końca, do gołych króli, do króla, nawet jak przeciwnik będzie miał cztery hetmany, warto grać do końca. Czasami powstają paty, nie każdy jest w stanie zrealizować przewagę, nawet ogromną przewagę. Yy, wiele partii oczywiście się zdarzało, gdy. Ktoś miał ogromną przewagę i, i przypadkowo po prostu dał pata albo, albo coś tam, albo czas na przykład mu się skończy. To też jest element gry, więc czas jest ważny. Ja tutaj oczywiście przeciwnik ma 4 minuty, ja mam 5. Dużo czasu na zrealizowanie tej końcówki. Szkoda tylko, że on się zamyślił, bo no nie ma tutaj żadnej kontry. Czasami jest. Także jak pójdą pionki do przodu, to mogę też królem się oczywiście zbliżyć dla bezpieczeństwa, w razie czego pamiętajmy, żeby w ten sposób też zagrać, żeby nie dawać szansy przeciwnikowi, gdy mamy przewagę. Możemy sobie zagrać po prostu gońcem, oczywiście ten plan już mówiłem, ale też asekuracja poprzez ruchy król E2, król F2 są pomocne i zawsze przeszkadzają czarnym w realizowaniu właśnie tej... Powiedzmy, przewagi pionków na skrzydle królewskim. Szkoda, że przeciwnik myśli. No, yy, no, ma prawo, oczywiście, gramy na 10 minut, więc każdy ma prawo. Szkoda, że tak się stało, yy, bo to trochę szkoda czasu, yy, no ale trudno. Trudno, jest jak jest. Korzystając z okazji, moi drodzy, jeżeli yy, chcecie zagrać sobie turniej na żywo i spotkać się ze mną, zapraszam do Białego Stoku. Bardzo fajny turniej, dużo szachowych amatorów będzie tam grało. Nie jest to turniej ani na kategorię, ani do rankingu, ale myślę, że fajnie sobie zagrać 8 rund, tempem 10 minut plus 5 sekund. Poza tym, 23 kwietnia jest ten turniej, a 24 kwietnia będzie symultana ze mną. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie filmu. Także mam nadzieję, że się będę widział z wami. Już rok temu ten turniej był rozegrany fajnie, było bardzo dużo zgłoszeń, no ale to jeszcze w takim okresie pandemicznym powiedzmy, więc się nie dziwię, że ludzie byli głodni turniejów. Teraz tych turniejów jest tak dużo, że można sobie powybierać. Wiadomo, jak ktoś mieszka we Wrocławiu, no to ciężko mu będzie dojechać do, znaczy do Białegostoku, no ma po prostu daleko. To jest zrozumiała rzecz. Ale już miałem, słuchajcie, na spotkaniu moim takim dla dorosłych na żywo. Pierwszym spotkaniu ludzie przyjeżdżali w ogóle ze Śląska. Coś fantastycznego, że jechali jednego dnia, grali, a potem rano wracali. Szacun dla Was w ogóle, dzięki za to. Ale też miałem bardzo fajną parkę, parę szachistów z Berlina też przyjechali w ogóle, wow, dzięki wielkie i pozdrawiam i mam nadzieję że do zobaczenia a to tak w chwili wolnej, kiedy przeciwnik po prostu myśli wiecie co, no to jest takie już no przegięcie troszeczkę jak widać, że przeciwnik na siłę teraz no myśli i nie robi ruchu przez 3 minuty tak, albo 4 i potem spadnie mu czas i co wtedy no tak się nie robi, uważam, że to jest nie fair play, no bo no ma prawo, oczywiście prawo ma Ale jest to nie fair play zachowanie, rzecz jasna To tak samo jakbyśmy grali Partię klasyczną, powiedzmy na Klasyczną, półtorej godziny Na partię byśmy mieli I po pół godziny już wiemy, że mamy Przegraną partię, na przykład Powiedzmy, stracimy Hetmana No i byśmy sobie godzinę myśleli A potem spadłby nam czas i koniec partii Bez sensu w ogóle podejście Szkoda energii i dla, grają, i dla jednej strony I dla drugiej, więc Warto zachowywać się fair play starać się oczywiście to robić, no ale to jest ewidentnie przegięcie, szkoda, szkoda, że gość się tak zachowuje, no trudno, ale oczywiście ja się tam nie denerwuję tą, 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 tą kwestią, bo jakbym grał na godzinę, no to jest inna kwestia, musiałbym po prostu odejść od komputera i, albo nawijać tutaj wykład o Bóg wie czym, no ale dobra, nieistotne, w każdym razie zostało już mu 20 kilka sekund, więc za chwilę przejdziemy do partii numer 2. Zawsze możecie sobie na YouTubie przewinąć kolejną rundkę, więc to jest ten plus. No i tutaj mamy kilkanaście sekund i przeciwnik już przegra na czas po prostu przegra na czas. Więc sobie czekamy cierpliwie. No szkoda, szkoda, takie zachowanie było niefajne. Szukamy sobie nowego przeciwnika. Oczywiście gramy na 10 minut. Mamy, mamy, mamy gościa, mamy Filipiny E4. Zagrajmy sobie po prostu E4. Częściej ten ruch też będę chciał grać, bo wiem, że większość osób gra D6 obrona pirca. No to zobaczymy, jak sobie czarne z tym radzą. Oczywiście wyprowadzamy pionki do środka, jest to proste a tak na piona. Można zastosować taki ruch F3, ale polecam zagrać jednak skoczkiem. Jest to ruch najbardziej popularny. No i teraz. Kwestia jest tego, czy chcemy grać spokojnie, czy chcemy grać ostro poprzez ruch F4. Ja proponuję F4, czyli ostro. Więcej domyślenia, więcej taktyki, a takie piony mogą zrobić fajną karierę. Skoczek na F3, czyli wychodzimy trzema pionkami e, i stawiamy skoczka. Dobra, ruch C5. Ja widzę, że czarne wiedzą o co w tej grze chodzi, o co w tym debiucie chodzi. C5 jest takim ciekawym ruchem. Oczywiście po wybiciu i wybiciu, to ja biały mi stoję lepiej, bo wybijam tu, ale po wybiciu na C5, Hetman zagra na A5. I to jest dobre podejście e, przeciwnika. A wiecie co? My i tak to ja i tak to zbiję, chociaż mógłbym to przepchać. Ale ja to zbiję, zagram po prostu inną koncepcję. Hetman zagra na A5 i wrzucę gońca tutaj na D3. Ten goniec będzie mi pilnował pola E4, takiego bicia nie mam, bo wybijam. E, tu się wszystko trzyma. I Hetman E2 z planem goniec E3, z tempem, żeby zaatakować Hetmana, bo chcę zrobić e, Roszadę. Ale widzę, że e, koleś kuma bo tutaj A6 jest dobrym ruchem, nie pozwala potem zagrać skoczkowi na B5, Hetman prawdopodobnie ucieknie na C7, jest to więcej niż pewne. Mogę zrobić w sumie roszadę później, troszkę skoczka tu mogę się obawiać, ale tylko na chwilę, go zawsze sobie zagra, potem zagram H3 i ten skoczek będzie po prostu musiał uciekać, więc moim następnym ruchem jest zrobienie krótkiej roszady, ewentualnie jeszcze kusi mnie trochę długa roszada, ale to taka może nonchalancja. Hetman B4. O tego ruchu się nie spodziewałem, przyznam się szczerze. Ale myślę, że to nie jest dobre posunięcie. Przeciwnik chce zbić pionka, i teraz ja nie będę pasywnie tego pionka bronił. Ja już dostrzegam taką opcję jak roszada. Przeciwnik zbije. Skoczek B6, skoczek A4, skoczek B6. Więc pozwolę mu na zbicie pionka. Proszę bardzo. Wieża tu się łączy z wieżą. Zakładam, że nie zbi zbił! No to panie kolego, pionkożerstwo niestety nie jest najlepszą tutaj e, opcją. Gramy sobie oczywiście skoczek A4 i skoczek B6, czyli wykorzystujemy błąd przeciwnika. Y, I to jest też, y, no nadarzył nam się świetny przykład. Z tego, że mm, rozwój jednak figur jest ważniejszy i czasami po prostu to wygrywa partię. Skoczek B6 mamy proste widły. Zauważcie, że nie ma roszady i wieża nie broni gońca C8, więc to jest już, no to powinien być już koniec partii. Tu jeszcze jakieś sztuczki, typu oczywiście skoczek na G4, istnieją. Gońca będę musiał oddać. Zawsze mogę wieżą zagrać na B1 i poczekać z opcją zbicia, którejś z figur. Bo tu widzimy, że goniec będzie atakował mi wieżę. Aczkolwiek i tak będę miał przewagę, jak zbiję od razu wieżę albo gońca. Ale po co mam mu oddawać dodatkowo wieże? Bardzo dobrze ustawione gońce, no król bezpieczny. Tak, tak myślałem, że taki ruch nastąpi. Przeciwnik szuka opcji. I teraz y, zwyczajnie wystarczy wie zagrać wieża na B1, bronię skoczka. Jasne, oddaję swojego silnego gońca, ale nie ma to już teraz żadnego znaczenia. Ten pionek nie ma znaczenia, dlatego że tutaj zdobywam materiał, tyle w temacie. Y, jasne, że też jakieś tutaj typu no, trzeba uważać na widełki. Ale jest skoczek na straży. Jakby nie było skoczka, skoczek C6 i tu groźba, więc no właśnie. Na szczęście jest skoczek F3, wszystko jest pod kontrolą. Myślę, że przeciwnik jest już świadomy, że jest źle eee, i. Cóż, no za błędy oczywiście trzeba płacić. Ja ile błędów popełniłem w swoich partiach, to słuchajcie. Zresztą jesteście świadkami w wielu materiałach, szczególnie z Tuesday, no do którego oczywiście będzie, będzie trzeba wrócić, tylko jeszcze nie wiem kiedy. No ale na razie nie, chcę, nie chciałbym się tutaj wypowiadać, kiedy to nastąpi. Dobra, zbijamy wieżę na czysto. Jeżeli go nie zbija skoczka, to po prostu zbijam hetmanem. Myślę, że... Czy hetmanem, czy zbić to? Nie, no myślę, że hetmanem. Oczywiście szach istnieje. Skoczek potem tędy będzie chciał wyjść. Eee, skoczek tutaj? To ciekawe. Kusi mnie taki ruch, ale nie, mo mogę dać szacha po prostu i mogę zagrać sobie skoczkiem na D5. Z wieża na czysto. Poza tym jeszcze wieża może zbić pionka na B7, więc tym bardziej ok. Eee, jeżeli. Król 8 No dobra, król 8 Zbijamy, myślę, że zbijamy po prostu bielka na b7. Będziemy grozić wieża b8 jak skoczek zagra na d4, no w sumie skoczek teraz nie może zagrać na d4, bo jest mat na b8. Ciekawe czy przeciwnik to widzi, bo zakładałem, że chce zagrać do centrum. No myślę, że tu nie ma jakiegoś wielkiego komentarza w tej sytuacji, jest wieża więcej e, i tyle, no tyle w temacie. Oczywiście realizacja przewagi też jest ważna, e, zakładam, że też e, i ja też miał, mając nieraz dużą przewagę nie wygrywałem partii to się zgadza trzeba zachować spokój starać się dostrzegać takie opcje które przeciwnik może nam znaczy opcje przeciwnika którymi mógłby nam zagrozić warto je próbować eliminować albo zapobiegać okej okay, to się oczywiście łatwo mówi trudniej się realizuje pamiętam ja o tym oczywiście wiem pamiętam uciekam królem oczywiście na h1 No a taki ruch f5 poproszę i skoczek e6 i byłoby pięknie. No dobra, ale spokojnie czekamy na reakcję przeciwnika. Goniec d4, pełna zgoda. Myślę, że ten skoczek sobie musi wrócić na pole. A zaraz, jak zagra mi e6? Może tak, a może tak. Tak, zagrajmy f5. Chodzi o to, wprawdzie wpuszczam tu pole, ale to nie ma ogromnego znaczenia, bo wtedy dam szacha. Potem F6 zagram sobie. Chodzi o to, żeby tu wymienić i otworzyć linię F z atakiem na króla. Dwie ciężkie figury stoją na linii F, więc tym bardziej taki ruch jest na pewno opłacalny. No i przeciwnik myśli, prawda? No tutaj jest już sytuacja trudna dla czarnych. No ale to wszyscy wiedzą. No dobra. Zagram tutaj, król zagra tu, tutaj, no dobra, to jest chyba proste. Wprawdzie wisi skoczek, ale ja już sobie policzyłem, że to się zgadza. Posunięcie f6, koniec już nie pilnuje pola, f6. No jak będzie bicie, no to bicie, król powiedzmy wieża, tak? Na h8 pada i jest w zasadzie po partii. Tu jeszcze oczywiście król na h6, a to nie, no to tutaj szach na h3, wieża po prostu leci, skoczek już teraz chyba jest nieistotny jak zdobywamy kolejną ciężką figurę w tym momencie No powiem szczerze, na tym poziomie już od 1600 w górę O właśnie, zobaczcie, przeciwnik gra w ten sposób Czy jestem w stanie dać mu jakoś mata, czy jest opcja mata Tutaj szach, król tutaj Powiem szczerze, nie wiem, ale szacha trzeba dać bo groziło wzięcie hetmana No i co, weźmiemy sobie wieżę na H8 po prostu Teraz wezmę na H7 i będę graził matem. Taki jest plan, no bo zakładam, że przeciwnik weźmie skoczka. Jeżeli nie weźmie, zawsze tym skoczkiem wrócę i przewaga będzie jeszcze większa. Zdecydowanie. No, zapowiadało się ciekawie, powiem szczerze, ale jednak przeciwnik się pogubił em, w ruchu. Kiedy zbił mi pionka, tutaj Hetmanem na B2. No i zobaczymy. Przeciwnik się zastanawia. Może H5, ale to nie ma znaczenia w tym wypadku. Jest bardzo dobrze. No i żeby nie było tak, że teraz on będzie myślał 4,5 minuty jak poprzednik, bo byłoby to takie smutne powiem szczerze, takie zachowanie. No dobra. Y, tu chyba widzę mata. Szach i mat, prawda? W dwóch ruchach. Skoczek na G4 i mat na H4. No dobra. Jest wygrana. Lecimy z kolejnym nie, przeciwnikiem. Y, dobra. Mamy Greka. Dałem mata pionkiem. Super Ango, D4. Jaki debiut zagrać? Y, a może obrona holenderska? Nie lubię grać czarnymi holenderskiej, ale na poczet tutaj serii, no to zagramy sobie F5. Powstają różnego rodzaju gambity, coś w tym stylu. Nie lubię za bardzo tego grać czarnymi, ale zagrajmy, może jest jakiś zwolennik holenderski. No i teraz pytanie, czy skoczek E4 jest ok? Wydaje mi się, że tak, zagramy skoczkiem na E4. Chcę atakować gońca od razu. I to może być oczywiście podobne trochę do królewsko indyjskie, jak zagram sobie na przykład posunięcie G6 Co? A to ciekawe, to mnie zaskoczył przeciwnik, Zbijam tego świetnego gońca. Skoczek zbije i myślę, że kulturalnie E6 tutaj szacha się nie boimy, bo jest G6 więc to jest obrona, a tutaj atakujemy sprytnie skoczka, tam e5 jakieś można było też w sumie zastosować ale nie chciałem tutaj szarżować, na spokojnie jest para gońców, tego się trzymajmy, z następnym planem mogę sobie zagrać b6, goniec b7 i ten goniec po diagonali może też dobrze działać, moim planem też jest zagranie goniec C 7 zrobienie roszady, więc zobaczymy jakie podejście będzie miał przeciwnik w tym układzie no dobra, spokojne odejście. Myślę, że po prostu... Chociaż D5 też można zagrać, ale D5 nie, bo puszczam pole E5, nie bardzo. Gonie C7 i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Taki spokojny ruch, żeby szybko zroszować króla. Następnie w sumie też mogę spróbować zagrać D6, skoczek D7, skoczek F6 się przestawić. Ja tu jestem zadowolony z uwagi na to, że mam parę gońców. I to już jest taki mały sukces uważam. Wydaje mi się, że to jest mały sukces. To zrobimy sobie rozszadę. D6 wydaje mi się, że teraz będzie dobrą opcją. Trochę pod królewską indyjską podchodzi, bo potem zagramy sobie tak i zagramy sobie E5. Niech się uda ustawić w ten sposób pionki, to będzie bardzo dobrze. Myślę, że tu przeciwnik tak może zagrać, ale wtedy goniec F6 i będę tam silny na diagonali. Dobra, gramy D6, żeby przestawić skoczka i tutaj rzucić pionka sobie na e5. Jeszcze widełki będą w przyszłości groziły. Dobra, przeciwnik gra tak, wiem o co chodzi. Jak zagram sobie tutaj, to on mi zagra tak. I jak zagram tak, to on mi zbije pionka. Ale jak zagram skoczkiem na c6, to będę groził tutaj. Tak, tak zrobimy. Więc on musi stracić czas na na, przykład na ruch a3, bo inaczej gram skoczkiem. Więc zakładam, że będzie a3 i wtedy zagramy sobie tak, on mi zagra tak i ja wrócę skoczkiem na b8. I to też będzie dobra opcja, bo będę miał ustabilizowaną strukturę pionów w centrum. A pionek F5 będzie na końcu broniony. No dobra. Nagadałem się, nagadałem się. Ale to dobra dla dobra narodu szachowego, moi drodzy. Mam nadzieję, że te speedruny są w porządku. Znaczy, piszecie w komentarzach, że są ok, więc je więc kontynuujmy w takim razie. Um. Ktoś na przykład pisze, że się znęcam nad słabszymi zawodnikami od siebie. Nie, to nie jest tak. To jest speedrun. Pamiętajmy też, że po zakończeniu serii, no to przeciwnicy dostaną zwrot rankingu, więc myślę, że krzywda im się nie dzieje. A to jest grane po prostu, żeby się poduczyć, zobaczyć jaki jest poziom zawodników na różnym etapie. I już widać, że od 1600 zawodnicy, naprawdę tak sobie, nawet do 1500, bym powiedział, już tak coś tam, coś tam już sobie pogrywają. Jednak są jeszcze niedociągnięcia, oczywiście, gdzie można, gdzie można sobie spróbować to wypracować. No więc skoczek C6. Zobaczymy, zobaczymy co dalej. Zobaczymy, co przeciwnik tutaj wymyśli dalej. Skoczek chce się. No chyba go zaskoczyłem. Skoczek może zagrać sobie na. No to co? No to pięknie. Jeszcze tak mogę w sumie zagrać, bo będą grozić widły, a ten ruch mi nie ucieknie. Tak zrobimy. Tak, zagram, on mi zbije tutaj, zbije widły grożą. Ale tu się pole zwolni, wiecie co? Mm, kuszące, ale zagramy, zagramy, zagramy tak. Zwolni się pole, ja będę miał dobre centrum. Będę groził prostym zagraniem. Spróbujmy w ten sposób. Dlaczego by nie? Prawdzie. otwieram tutaj wprawdzie linię przeciwnikowi, dobra, ale gramy w ten sposób, to już decyzja jest podjęta, więc trzeba się z tym zgodzić. No, o, o, przeciwnik dostrzegł dopiero teraz skoczek B4, który mogłem zagrać wcześniej, no ale jest E4 i mamy widełki. No właśnie, właśnie, czyli znowu podstawka, czyli taktyka, czyli taktyka. Już można dojść do wniosku, że warto robić dużo taktyki która pomoże uniknąć takim widełkom powiedzmy. Dwunasty ruch, taktyka, no to nie może się dobrze skończyć oczywiście, no ale, no ale trzeba grać dalej. Widzę, że kontynuacja będzie zachowana. Hetman zbije czy skoczek, cokolwiek, to i tak bym zagrał goniec F5. No ale tutaj, no to co? To hop. Wymiana, jak najbardziej, wybicie. Na F2 będzie wisiało, jeżeli Hetman zbije na 4, ale Hetman nie zbija na E4, a to zbijam sobie kolejnego pionka. Więc z tego skorzystam i przy okazji jeszcze tutaj przeszkadzam królowi w zrobieniu rusza. To oczywiście B3 może nastąpić. I zakładam, że taki ruch nastąpi. No ale to już figura więcej znowu. Goniec C5, atak na F2. Myślę, że nawet Hetman, ale to wymieniamy. Też właśnie. Pytanie jest takie, jak grać z przewagą? Z przewagą, taką powiedzmy, figury, próbować wymieniać. Ok, no to gramy sobie. Tak, hetman C6, gońca na B5. Nie ma po roszadzie przeciwnika, po prostu mogę zagrać goniec F6 i wymienić kolejnego skoczka. Tak zrobimy, nawet nie będę się zastanawiał. Czyli wymieniamy kolejnego skoczka. Mogłem też zagrać i goniec F5. Dużo y, dobrych możliwości było w tym, y, w, tym, w tym układzie. No ale to myślę, że jest najprostsze, bo zmuszamy przeciwnika do konkretnych działań, które nie są dla niego korzystne. No i teraz, chyba do oporu: co? Nawet się nie ma co zastanawiać, zbijamy po prostu do oporu. Y, no dobra, no to jest za tak, tutaj, ale to. Mam dwie figury więcej w ten sposób, nawet tutaj mogę wybić, ale ja chcę wymienić hetmany, przy, przy okazji trzymam pionka, chcę wymienić hetmany i koniec. Jakiś szach, no to goniec e6, Wieże się złączą i żyjemy, znaczy i tak już dwie figury więcej, to wiecie o co chodzi. No dobra, goniec f5, czyli wychodzę sobie z tempem. nie muszę tutaj nic za bardzo też kombinować, no i co potem? Potem figury, kolejne figury do gry, jakieś c6 zabezpieczenie, no dobra, zagramy sobie gońcem na e6. Ok, no to teraz wychodzimy sobie wieżą. Po prostu cały czas atakuje tego hetmana. Dlaczego mam tego nie robić? No i przeciwnik poddał. No dobra, no to co, jedziemy chyba jeszcze z jedną partię sobie tutaj zagramy. Ok, mam przeciwnik zrezygnował przypuszczam że nasz ranking się mu nie spodobał mamy tutaj zawodnika Włochy Włosi chyba mają taki niezły temperament co d5 obrona skandynawska w obronie skandynawskiej moi drodzy bijemy z reguły bijemy jest to dobre posunięcie hetman zbija to skoczek c3 jeszcze jest opcja skoczek f6 to jest też inna droga, ciekawa w sumie, ale raczej skandynawskiej czarnymi nie polecam, aczkolwiek to nie znaczy, że nie można jej grać, bo można, tylko jeżeli ktoś na przykład ma 10 lat i chce progresować, no to raczej powinien grać debiuty otwarte, zresztą każdemu polecam debiuty otwarte. Przeciwnik Grega Ambitowo, zobaczcie, dał mi pionka, Ko tutaj mi proponuje wybicie kolejnego pionka. To co? Przyjmiemy. Będziemy grać teraz jak pionkożerca. No i teraz trzeba się jakoś zachować umiejętnie. Jak to zrobić? Mam dwa pionki więcej. Jest świetnie. Ale czy na pewno? Mogę dać szacha? E, mogę. Nie muszę. Mogę zwrócić pionka, żeby tutaj na przykład wyprowadzić. Skoczek F3 mi się nie podoba, bo dostanę E4. Przypuszczam, że piękkożerstwo z mojej strony to nie był dobry układ, ale ja to robię na potrzeby właśnie speedruna. I teraz tak, jak tu mądrze zagrać moi drodzy? Muszę się chwilę zastanowić. Może dać szacha, potem królew 1. Nie, tu będzie mi wisiało. Ale dam szacha, on się czymś zasłoni. Dobra, daję szacha. Jak się zasłoni skoczek. A, skoczek D7 może zagrać. ok, skoczek D7 może zagrać. To gramy skoczek F3. Dlatego, że jak będzie E4, to wtedy skoczek E5 i... Tutaj atakujemy maksymalnie. No właśnie, atakujemy maksymalnie. Przypuszczam, że będzie skoczek F6, a ja już mam opcję na gotową roszadę. Nie muszę od razu, oczywiście, tutaj wymieniać, jak skoczek zagra na F6. Nie muszę tego robić. Mogę też D4 chyba spróbować, aczkolwiek bicie w przylocie może być yy, chyba nie do końca dla mnie ok. Więc mogę zrobić najpierw roszadę, a potem D4 kombinować. Ewentualnie skoczek C3. Więc tutaj przeciwnik się trochę już chyba pogubił. Wyglądało to dobrze, a jednak chyba nie jest zbyt dobrze. Cóż mój drogi przeciwniku teraz. Goniec C8. No zobaczcie, czyli broni się, broni się. Roszada jest zawsze dobrym pomysłem, więc to zróbmy. Ten ruch nam nie ucieknie, albo ten z wymianą. Dokładnie tak, więc y, wymieńmy to sobie wszystko do końca. Nie widzę innej jakiejś y, opcji ciekawej. Chociaż Hetman L2 też można było zagrać. Tutaj coś tam podwisa. Ok. Myślę, że skoczek. Niech szybko wyjdzie skoczek, to jest ważne, żeby atakować pionka, bo możliwe, że tutaj pionek jeszcze zagra. Ok, to gramy D3. Gramy D3. Muszę uważać na taki ruch z atakiem, ale mam wtedy hatch i się wszystko trzyma. Biorę to pod uwagę. Po takim ruchu zagram wieżą i dam szacha wtrąconego. Od razu, bez zastanowienia. Dwa pionki więcej jest duży, to jest duży komfort. I teraz hetmanem zbijamy. Dokładnie tak. Jak wybiję hetmany, super. Wieża się tutaj na gońca nastawiła. Dwa pionki to jest ogromnie dużo, więc mam mnóstwo teraz czasu na to, żeby skoordynować resztę figur. Mówiąc krótko, no przeciwnikowi debiut, debiut nie wyszedł. Próbował ambitnie tutaj tak no, zaczepnie pograć. To mi się podobało, ale jednak chyba niedokładnie to, to wyszło. Yy, dobra, chyba szacha tutaj sobie damy, słuchajcie. Chociaż jeszcze taki ruch jest ciekawy. Nie, myślę, że szach. Próbujemy męczyć króla, dopóki nie ma ruszady. Czy Skoczek zagra na d7? Jest duże prawdopodobieństwo. Król F8, ok, król F8. I czy teraz taki ruch jest w porządku? Hmm. Może w ogóle też tak zagrać, spróbować wymienić. Skoczek D5 oczywiście chodzi mi po głowie. Widzicie co, zagramy z skoczkiem na D5. Myślę, że to jest prostsza opcja kolejnej wymiany. Tu będę miał wprawdzie pionki, który jeden jest atakowany, ale, ale to tylko jeden. Atakujemy przy okazji wieżę. Tu wieża na pewno na D8 zagra, nas będzie chciała męczyć, ale wtedy Hetman E4 z opcją obrony. Tak zrobimy z opcją podważenia gońca. Ta wieża nie gra. E, tutaj jakiś goniec D6 jeszcze może być zastosowany. Takie posunięcie. No Myślę, że po prostu G3 sobie wtedy zagramy i tyle. E, I jeszcze musimy zdążyć wyjść gońcem. Skoordynować figury. Ważne jest to, właśnie czasami tak uważam, że znowu się powtórzę pewnie, że jak mamy przewagę, no to starajmy się wymieniać. H5, ok, to jest taki ruch, gdzie tam pewnie wieżo będzie chciał ruszać Goniec na straży. Goniec F4. Obowiązkowo wstępem, jak mamy okazję, wyjść figurą, warto z tego skorzystać. Tym bardziej, że teraz chyba Hetman może tylko tutaj zagrać. Nie mogę tutaj, bo dostanę dzwona i będzie ciężko, więc zagrajmy sobie H3. Lufcik jest tutaj raczej konieczny. Teraz taki ruch jest możliwy. U. Ciekawe. Ciekawe w sumie. No to co? Yy, tak? Zagramy koniec E5. F6 raczej będzie zagrana, to koniec C3, co nie? Goniec C3, goniec B4, ewentualnie jeszcze może powrót Hetmanem też będzie dobry, żeby jednak wstawić wieżę na D1 i zneutralizować troszkę te figury ciężkie na linii D. Myślę, że to jest ok, ale zauważmy, że tutaj troszeczkę dłużej te partie trwają jest fajne. Oj, przeciwnik bardzo sprytnie zagrał, chce zagrać wieżą na e6. Dobra, od razu się ustawimy tutaj gońcem, pilnujemy e1, żeby nie było niespodzianek. Jak wieża zagra na e6, to my się wpakujemy hetmanem na e7 i będziemy grozić matem. Tak, może się zadziać, ale goniec c3 stoi wyśmienicie, dlatego że... Piękna diagonala tutaj atakuje, a przy okazji też dobrze wspomaga obronę. To jest na pewno dobra figura. Jaś zobaczcie, że na przykład w tej sytuacji, gdy ja mam dwa pionki więcej, ja nie muszę nimi od razu startować. To też jest, myślę, że cenna uwaga, dlatego że jak tymi pionkami wysoko zacznę iść w nieodpowiednim momencie, czyli na przykład teraz, to figury mogą mi je sprzątnąć albo przeciwnik jakąś kontrę może zastosować. Ja tutaj gram na takiej zasadzie, znaczy staram się grać na takiej zasadzie, żeby. Nie dawać przeciwnikowi znowu kontry jakiejkolwiek. Wprawdzie tutaj pionki jakieś są, ale król jest odsłonięty. Jakoś spróbujemy to wykorzystać. Nie wiem, może Hetman E5. Dobra. Yy, tutaj zagrał goniec. Ja myślę, że tak można zagrać. Szachnie groźny, bo tu. Tak zrobimy. Bierze AD1. Oczywiście, na taktykę trzeba uważać. To się nie opłaca czarnym, bo zbijam jak Hetman zbija, to po prostu zostaje z Hetmanem i gońcem na dwie wieże. Więc to będzie dobry układ białymi. No dobra, teraz grozi na przykład takie zbicie na D8, na D6. A następnie goniec B4 z kolejną wymianą i uproszczeniem pozycji. Ciekawy jestem, czy przeciwnik tak zagra. Hetman H7, co nie? I tam jakieś opcje będą groziły. Nawet Hetman G7 z opcją wybicia pionka. No dobra. No dobra, tutaj na pewno jest dobrze. Bo teraz mam prostą groźbę. Wieża D6. I goniec B4. To są moje plany w tej sytuacji. Chyba, że odejdzie król na G8. To wtedy już trzeba będzie coś zmienić. Jednak wieża E6. Ok, idziemy Hetmanem na H7, tak jak mówiłem wcześniej. Nie będę się dużo zastanawiał. I teraz, co? Jak wymiana? No to super, to wymieniamy. Z groźbą mata. Aha, jeszcze tu są w ogóle takie groźby jak goniec B4 od razu. No a tu dużo taktyki się dzieje, e, dużo się. Może zadziać również, ale trzeba uważać czasami właśnie na kontrę. Nie bać się oczywiście, to raczej przeciwnik się powinien obawiać w tym momencie. A zwróćmy, zwróćmy uwagę, jak na przykład czarna miałaby tutaj dwa pionki, to która pozycja byłaby lepsza? No nadal chyba białych, bo mimo wszystko byśmy atakowali tego króla, ale pionków nie ma. No, i tutaj zamyślił mi się przeciwnik w tym momencie. No, oczywiście ma prawo. Dużo czasu. Zobaczymy teraz, co tutaj wymyśli Miura 7. Co wymyślisz, kolego? Wieża G6. To brałem pod uwagę. Ale to szach i mat w dwóch. I goniec tutaj. Hop. Szach. Bo wieża broni linii E. Wieża się zasłoni. I goniec G7 z matem. No dobra, yy, prawie 1650. Yy, myślę, że yy, tę część zakończymy i będziemy kontynuować później. Dzięki serdecznie za uwagę. Przypominam o sklepie z kodem rabatowym 10% dla Was, naszachowa.pl, pan szachus. Yy, dzięki i do zobaczenia. Cześć.